Ksiądz Bogusław Witkowski modli się o Boże błogosławieństwo dla wspólnoty krwi Chrystusa ze Swarzewa. Ojciec Mieczysław modli się w intencji za pielgrzymów i ich rodziny z Wrocławia. Trwajmy wszyscy w modlitwie atmosferze. Wszystkimi.
Błogosławiona krew Jezusowa. Można chwilkę usiąść, kto może. Zazwyczaj staramy się długo nie mówić, ale cieszę się bardzo, kochana wspólnota krwi Chrystusa, że możemy po raz kolejny już w tym sanktuarium spotykać się. Spotykać się, by w bliskości Matki doświadczać, czym jest dla nas wspólnota krwi Chrystusa, kim jesteśmy dla siebie nawzajem. Dzisiaj tę szczególną uroczystość doświadczamy, jak rozwijamy się, jak wspólnota się rozwija, jak misjonarze dorastają. To jest takie ważne, te święta rodzinne. Dwóch misjonarzy, neopresbiterów, Łukasz i Filip, są tutaj w tej bliskości Matki Bożej, by modlić się za nas, by przewodniczyć tej mszy świętej. Łukasz ma ten wzrost większy, jest widoczny, przewodniczy Eucharystii. Filip będzie dzielił się z nami słowem, tym, co rozważył w swoim sercu, by to nasze spotkanie było owocne. W tej pielgrzymce towarzyszą, umacniają każdego roku. Stali pielgrzymi są tutaj, wieloletni księża, którzy z wami przyjeżdżają. Dziękujemy za tę opiekę, prowadzenie księdzu Krzysztofowi Soczyńskiemu z Opola, księdzu Jackowi Paterka ze Szprotawy, ojcu Mieczysławowi, franciszkaninowi z Wrocławia, księdzu Jerzemu Malińskiemu z Gdańska, no i współbraciom, którzy dotarli, którzy koncelebrują moderator wspólnoty krwi Chrystusa z pod regionu Ożarowskiego, ksiądz Mariusz, z pod regionu Stwarzewskiego, ksiądz Bogusław, tu jest też razem z urzędnikiem Henryk, i jest ksiądz Wojciech z domu świętego Kaspra, wraz z bratem Piotrem, który dba tutaj o nagłośnienie, i inni, którzy też będą pomagać, też ksiądz Sewery spowiada i ksiądz kusztorz sanktuarium, ksiądz Sebastian. Prosimy naszych neopresbiterów, prowadzili tę modlitwę, tych młodych, dojrzałych, czystych sercach, którzy spotykają się z Jezusem, by prosili za nami, prosili za tymi sprawami, z którymi tutaj przyjeżdżamy. Prowadzili przez serce, przez ręce Matki do Jezusa. Cieszę się bardzo, że mogę być tutaj z wami po raz kolejny na odpuście. Kiedy otrzymujemy szczególne łaski, kiedy Pan Bóg chce nam szczególnie błogosławić. Ja cieszę się bardzo też z tego tytułu, że wspólnota nas wychowała. Mnie, księdza Filipa. Byliście z nami przez te 8 lat, odkąd wstąpiliśmy do zgromadzenia. Spotykaliśmy się wielokrotnie na skupieniach, na rekolekcjach, podczas takich świąt jak odpusty. I cały czas umacnialiście nas swoją obecnością, swoim dobrym słowem, swoją modlitwą, tym, że wiedzieliśmy, że jesteście obok nas, że jesteśmy też tutaj dla was, że jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. I nas dwóch jest owocem waszej modlitwy, waszego trwania w jedności, waszych wspólnot, w których wzrastacie, wspólnot, w których staracie się być coraz lepsi, coraz bardziej rozumieć, do czego was powołuje Pan Bóg. I my też cieszymy się z tego tytułu, że jesteśmy w zgromadzeniu, w którym wzrastamy, w którym jesteśmy coraz bliżej Boga. Każda modlitwa, każda adoracja, każda sprawowana msza święta przybliża nas do Boga. Coraz bardziej odczuwamy, kim On jest dla nas. Jak wielką miłością nas obdarował.
Każdy z nas, jak tutaj siedzi, jest osobą wierzącą. Wszyscy z nas wierzą. Niedawno przeżywaliśmy zmartwychwstanie Chrystusa. Czytaliśmy wiele fragmentów z Pisma Świętego o tym, jak apostołowie przychodzili do grobu, jak spotykali po raz pierwszy Pana Jezusa. Wielu z nich początkowo nie potrafiło uwierzyć. Byli tacy, którzy uwierzyli, widząc same szaty, jak święty Jan Apostoł. Byli tacy, którzy potrzebowali dotknąć ran Jezusa, aby uwierzyć. I każdy z nas tutaj siedzących jest na jakimś poziomie swojej wiary. Na tym poziomie, do którego doszedł. I prośmy Boga o to, aby w czasie tej Eucharystii i po niej nasza wiara choć odrobinę wzrosła. Aby zrobić miejsce Chrystusowi w naszych sercach. Przeprośmy Go za to, co jest w nas niedobrego, czym zgrzeszyliśmy. Wyrzućmy z nas wszystkie braki, wady, grzechy, abyśmy zrobili dla Niego miejsce, aby mógł przyjść ze swoją mocą i łaską. Dlatego przeprośmy Go za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Tyś najwyższy.